Słuchaj, pięknie dzisiaj wyglądasz. I ogólnie jesteś piękna. Dziękuję. Wydaje mi się, że jakbyśmy razem wylądowali w jednym łóżku, to byśmy się dobrze bawili. No nie wiem. Szybki jesteś, trzeba przyznać. Potrzebowałeś kilku godzin od przejścia na ty do zaproszenia na seks. Wow, ale warkocz. Piękna jesteś. Proszę cię, przestań. Na ciebie od razu zwróciłem uwagę. Lucynka. Kasiu, kocham cię. Nie chcę, żebyś przekreślała nasz związek z powodu tej całej sytuacji. Ej, Filip. No. Kocham. Boże, kocham cię i uwielbiam, kiedy jesteś taki ostry. Oła. Przepraszam. Przestań, co ty robisz? Ja nie mogę. Trochę to głupie, bo nie było ci tylko jeden wieczór, a ja się strasznie za tobą stęskniłem, wiesz? Kotku, chodź tu do mnie. Fajnie się złożysz, że przyjechałem, co? To cześć. No pa. Przepraszam. Boże, nie uwierzysz, co się stało? No, co się stało? Jarek mnie pocałował, czaisz? No co ty? No co ty, no mów! Słuchaj, czarował ją tak przez cały czas, że w końcu nie wytrzymał tego całego ciśnienia i... W sumie to ile ty masz lat, co? 18 za pół roku, ale to nie jest ważne. Wiem, że tego potrzebujesz. Zapomnisz o niej, nie będziesz o tym myślał. Tylko seks? Tylko seks. Przestań chrzanić, chodź tu, pocałuj mnie. Przecież nie mogę. Cicho, chodź tu. Chodź tu. W końcu. Jak tu się człowiek może oprzeć? Nie może. To jest ponad ludzkie siły. Dzisiaj ci nie odpuszczę, chodź. Ta, bogini seksu. Siedziałeś to mu zajmę. Wszystkiego najlepszego!